제가. <laughs> <laughs> A no może niech będzie takie właśnie... wejście. Uderzyłem, uderzyłem się w pudełko pod, pod biurkiem. No i niech będzie takie wejście. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy was bardzo serdecznie. W... Chciałoby się powiedzieć w nowym odcinku przerwy na kawę, ale nie. Jest to pierwszy odcinek na naszym kanale, w którym widzicie nas tak, jakbyśmy chcieli, żebyście widzieli nas stale. I wcale nie chodzi o to, że mamy takie same ubrania na sobie, tylko o to, żebyście widzieli nasze twarze. Pierwszy odcinek testowy nagrywamy sobie właśnie z Jankiem Piekutowskim. Cześć Janku. Cześć. I pogadamy sobie o wyborze gracza sezonu w Premier League, a także o wyborze menedżera sezonu Premier League, bo no nie chcę powiedzieć, że te wybory są kontrowersyjne, bo w zasadzie nie są, ale są na pewno dyskusyjne. Różne głosy pojawiają się na. Matko, nareszcie mogę zobaczyć, Janku, Twoje reakcje live na to, co mówię. Nie wiem, czy to przerażające, więc ja nie wiem, czy widzowie są gotowi i ty też. Myślę, że jak najbardziej jesteśmy gotowi. No, często nam pisaliście, że nasze materiały by, byłyby dużo atrakcyjniejsze, gdyby było nas widać. Zatem idziemy za głosem, oczywiście, naszych widzów. Skompletowaliśmy sprzęt. Miejmy nadzieję, że mój komputer nie spłonie podczas nagrywania tego. No, chłopaków kąpy na pewno trochę lepsze, ale liczę na to, że i kiedyś uda się również mnie. A przynajmniej mam nadzieję, że to nagranie ujrzycie i ten komputer po prostu nie spłonie. Ale dobra, myślę, że do meritum przechodzimy, bo tak jak, tak jak mówię, będziemy sobie dzisiaj rozmawiali nie o naszych kamerkach, nie o naszych planach na nagrywanie, tylko o wyborze gracza sezonu. Ruben Diasz został zawodnikiem sezonu w Premier League, czyli obrońca Manchesteru City, czyli no, jednej z najlepszych defensyw w Premier League w tym sezonie trochę taki mówią, że to jest, ty, jest tym, takim piłkarzem jakim dla Liverpoolu był Van Dijk ja myślę, że jeszcze trochę brakuje jednak tutaj do, do Van Dijk'a. Van Dijk miał dużo większy wpływ na ten na, na zespół Liverpoolu. Ale może naj, najpierw o tym, nie o tym, dlaczego przegrał z konkurencją i czy powinien przegrać z konkurencją, ale co w ogóle sądzisz o tym wyborze? Czy Ruben Dijasz to faktycznie był piłkarz, który absolutnie zasłużył na, na nagrodę zawodnika sezonu, patrząc na cały ten jego sezon? No, wydaje mi się, że nie da się nie dyskutować o... Rubeni Diaszu bez kontekstu pozostałych zawodników, a przede wszystkim Harry'ego Keina, bo to jest jakby jedyna osoba, która nas skłania do tego, żeby mówić o tym, że Portugalczyk nie zasłużył na nagrodę. No, ale sama postać Rubena Diasza to jest niewątpliwie. Odmiana dla Manchesteru City o 180 stopni i myślę, że te porównania do Dijk'a są o tyle nieprzesadzone, że on po prostu faktycznie tą grę zmienił totalnie. Bo wiemy jak Manchester City grał w tym sezonie 2019-20. Gdzie tam nie wszystkie rzeczy się najlepiej układały. No natomiast teraz City nawet nie tyle było jedno z najlepszych, co po prostu najlepszą defensywą w całej lidze. No i to jest w 90% myślę zasługa tego, jakim Ruben Dias jest po prostu liderem. No i przede wszystkim Ruben Dias, tak powiem kolokwialnie, działa w duecie z Johnem Stonesem. Mm. Wyśmienicie. No ale dobra, w porównaniu, tak jak powiedziałeś, nie, nie ma sensu tak gadać na. na ogólnikowo, więc w porównaniu do Harry'ego okej, okay, no bo myślę, Janek, że zgodzimy się obaj, że nie było innego konkurenta, chyba, że się mylę. Po, Podyskutowałbyś nad kimś jeszcze, nie wiem, może Bruno Fernandes, był jeszcze Mason Maud nominowany, Tomasz Sołczek może, taki zawodnik, no, no fajnie, taka można się uśmiechnąć, ale no chyba jednak do zawodnika sezonu trochę zabrakło. Nie no, jeżeli chodzi o Sołczka, to w ogóle zastanawialiśmy się, czy on powinien trafić do jedenastki sezonu, więc jakby wsadzanie go potem na, na, na zwycięzce nagrody dla piłkarza sezonu, byłoby nienormalne z naszej strony. Zresztą też no, mam wrażenie, że kapituła zachowała się dość nienormalnie, jeżeli chodzi o wybór Rubena Diasza, bo on był nominowany też do tej nagrody mhm. najmłodszego, znaczy młodego zawodnika sezonu, a ostatecznie tej nagrody nie wygrał, a wygrał nagrodę dla piłkarza sezonu taką po prostu. No, pewnego rodzaju niekonsekwencja, ale wiemy, jak te nagrody mniej więcej działają. Natomiast Bruno Fernandesz to wydaje mi się jest taka bezpieczna opcja numer 3, jeżeli mhm. chodzi o tych zawodników sezonu, nie zaś, nie zaś ta jedynka czy dwójka nawet. Całą tą listę uzupełnił jeszcze Salah, Grilisz i De Bruyne. No ale też myślę, nie, no, że. Wszystko, wszystko spoko piłkarze, ale nie ten kaliber, tak, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o, o, ten, o, ten, no i tam o ten sezon wie... miniony. Gdzieś tam wiedzieliśmy, że cała dyskusja potoczy się właśnie między Diaszem a Harrym Kane'em, jednak większość ludzi uważała, że to Harry Kane dostanie tę nagrodę, najwięcej asyst, najwięcej goli, choć przeciwnicy tej teorii mówią, że przecież są inne pozycje na boisku, czytałem dzisiaj mnóstwo dyskusji na Twitterze na ten temat, Jedni, ci, którzy bronią na Diasza mówią, że no faktycznie, tak jak już powiedziałem, napastnik to nie jest jedyna pozycja na boisku, Choć faktycznie y, pozycja napastnika jest najbardziej widowiskowa i efek, y, efektowna. Jest efektywna, ale też efektowna, bo praca obrońcy często bywa po prostu efektywna. Praca jakichś defensywnych pomocników, czy. No, bramkarz już nawet może być efektowny. Także tutaj, jeżeli jakiś bramkarz miałby wyśmienity sezon, to też myślę, że byłby bardziej bezdyskusyjny, tak jak wy wybór Keina. Pewnie by się bardziej bronił niż wybór y, Diasza. Czy ty byś jednak postawił na Harry'ego Keina, gdyby to zależało od Ciebie i dlaczego? Tutaj zresztą byłem przeciwny nagrywania tego odcinka, bo nie lubię kiedy za bardzo się zgadzamy, a mam wrażenie, że tutaj zgadzamy się obaj w tej kwestii, że po prostu postawilibyśmy na Harry'ego Kaina. Krzysiek myślę też, że gdyby to był z nami, mhm, ale najbardziej. Ma, to, tak, to, to, to cała trójka postawiłaby właśnie na zawodnika Spurs. Mnie natomiast bardzo nie przekonuje ten argument traktujący o tym, że Anglik grał w zespole, który zajął dużo gorsze miejsce to jest nagroda indywidualna, a nie za to, jak się prezentował cały Tottenham, więc no, tutaj wydaje mi się, że po prostu bardziej zasadne jest to, żeby chwalić sezony indywidualne, a przy tym wszystkim, co zrobił Ruben Diasz dla defensywy City, to wydaje mi się, że po prostu Kane zasłużył, może nie znacznie bardziej, ale po prostu bardziej. Ja też dużo razy podczas tego sezonu, na przykład ja mówiłem, że Manchester City to był bardziej kolektyw i o ile nie można mówić, że Ruben mm. Diasz miał mniejszy wpływ na Manchester City, tak jednak wpływ Harry'ego Kane'a na na cały ten można powiedzieć był y, ogromny. Bez względu na to jakie zajęli miejsce, można powiedzieć, że w sumie dzięki Haremu Kajnowi właściwie zajęli to miejsce. Więc y, tutaj jak najbardziej myślę, że my podpisujemy się pod tym, że wybór Rubena Diasza jest dla nas dyskusyjny. Wolelibyśmy Harego Kai'na i jednocześnie broniąc Rubena Diasza, mówiąc, że też y, jak najbardziej zasłużył na tę nagrodę. Teraz mi się przypomniał taki moment, że y, Henry Son dostał też jakąś nagrodę od sponsora za bycie zawodnikiem sezonu. No, Harry... Kane coś nie może, nie może tutaj żadnej, nie, nie może nic wygrać, może, może odejdzie przez to z tego Tottenhamu, ale no oczywiście mówimy... Może nagrodę najwyższego transferu latem, co jest całkiem prawdopodobne o, w sumie. Całkiem prawdopodobne, całkiem możliwe. No dobrze, skoro już pobroniliśmy trochę Diasza, jednocześnie wskazując na Keina, ach, ach ci, Mayveni, przerwy na kawę. Wiesz co, ja <laughs> Ten mm -hmm. wątek samemu podsumował w ten sposób, że jeżeli wyjmiesz Rubena Diasza z Manchesteru mm -hmm. City i wstawisz tam America Laporte, to wydaje mi się, że po prostu Manchester City tak i tak wygrywa Mistrzostwa Anglii, być może z gorszą defensywą pod względem liczb, ale to robi, a jeżeli wyjmujesz Keina w tym sezonie z Tottenhamu, to oni są... No zdecydowanie niżej niż Arsenal pałętają się w okolicach Soton. No bo co tam, bo miałby grać cały sezon na dziewiąte. no Son by tego nie uciągnął przez mm -hmm. 38 kolejek. Tak, to myślę jest właśnie idealne podsumowanie tego jak to wygląda, także Harry Kane no może za rok, kto wie, zobaczymy czy w Tottenhamie czy może w jakiejś innej ekipie. A my jeszcze na koniec podyskutujemy sobie o menadżerach, którzy byli nominowani, a także o tym, który wygrał. Przypomnę tylko, że nominowani byli Brendan Rodgers, Ole Gunnar Solskjaer, Pep Guardiola, Marcelo Bielsa i David Moyes. Ja bym rozpatrywał jednak tylko wśród tej trójki, czyli Bielsa, Moyes i Guardiola jednak, no bo bycie mistrzem kraju do czegoś zobowiązuje. Wiadomo, ta nominacja nie jest absolutnie dziwna. na Rodgersa bym jednak tak no, stawiał gdzieś na samym końcu, bo ta końcówka sezonu mocno zdefiniowała to, że trudno mówić, żeby został menadżerem całego sezonu. To myślę, że jest jasne. Jak ty skomentujesz ten wybór? Czy Pep Guardiola się broni? Na pewno broni się bardziej niż Ruben Diasz, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale myślę, że tutaj też moglibyśmy mieć na przykład takie wskazanie na, na Moisa, którego sami przecież typowaliśmy na pożarcie. Absolutnie w tym sezonie myśleliśmy, że albo West Ham będzie gdzieś w połowie tabeli, może nawet w tej dolnej części. A, a pewnie się skończy tak, że David Moyes po prostu zostanie zwolniony a skończyło się przygodą w Lidze Europy w następnym sezonie, także no całkowicie tutaj odmienił yy, odmienił to, co o nim teraz myślimy yy, no i jeszcze jest Marcelo Bielsa który zaliczył fantastyczny sezon z Beniaminkiem, przecież cały czas musimy pamiętać, że to Beniaminek gdzieś do końca walczył nawet o tą Ligę Konferencji tak można przynajmniej yy, punktowo, matematycznie można było to opisać, zatem yy, czy ty uważasz, że Pep Guardiola to jest yy? też dyskusyjny wybór czy jednak tutaj Miss Anglii. No i inne wszystkie aspekty drużyn Guardioli, o których już powiedziano już po prostu wszystko. Nie no, tutaj akurat też mi jest znacznie bliżej do wyboru właśnie Pepa Guardioli niż do... Davida Moisa, bo wydaje mi się, że tutaj tak samo w wypadku jak mieliśmy Diaz, Kane'a, tutaj wydaje mi się, że Moise i Guardiola to też są tacy naturalni kandydaci do tych pierwszej dwóch pozycji, ale też się przypisuje do tego wyboru ostatecznie komisji, czyli Katalończyka z prostego względu, no umówmy się mistrzostwo Hiszpanii teraz, ale też ta odmiana jaką ten zespół przeszedł po meczu z West Bromem. Kiedy jeszcze Slawem Wilić się zdołał zatrzymać, Manchester City i było po jeden bodaj. No to zwrot znowu o 180 stopni, wrócenie do tego grania jednym pivotem w postaci najczęściej Gindogena, który świetnie się sobie w tej roli radził. Potem gindogan i jego forma strzelecka. Cały czas poszukiwanie nowych liderów to było super ze strony Manchesteru City. Wydaje mi się, że właśnie tak jak ty zauważyłeś, um, oni nie mieli czegoś takiego, że nastawiali się na jednego piłkarza, który ich ciągnął, tylko po prostu cała drużyna pracowała jednocześnie na ten wynik. Jasne, zdarzały się takie przebłyski jak właśnie nie, niemiecki pomocnik czy sam Ruben Diasz, no ale głównie tam działał kolektyw, y, dlatego wydaje mi się, że skoro potrafisz wskrzesić ze swojej drużyny coś takiego, to jak najbardziej Pep Guardiola. Z drugiej strony jednak mhm. jest też ten Marcelo Bielesa, który tak samo utworzył kolektyw, bo pod względem potencjału kadrowego do osiągniętego wyniku, to wydaje mi się, że tylko i wyłącznie West Ham był lepszy. Dlatego Bielesa jakby tą trójkę mógłby zamknąć. No, natomiast Moist to jest zdecydowanie największe zaskoczenie tego sezonu. Zresztą nie wiem, wydaje mi się, że w naszych predykcjach przed sezonem, który z nas ja powiedział przypominę. coś takiego, że Moist to może być pierwszy zwolniony szkoleniowiec. No nie wyszło, nie dość że właśnie Nois, sy... znaczy wyszło bardzo mocno West Hamowi, nie wyszło nam na całe szczęście do tego klubu, bo to fajna drużyna była w tym sezonie do oglądania. Ale mimo wszystko, tak jak już mówiłem, Guardiola jednak, ten, ten wynik w tym wypadku, bo właśnie znowu, yy, tak jak w wypadku nagród indywidualnych, rozpatrujemy wyniki samych pojedynczych piłkarzy, no tak tutaj w wypadku trenera warto by docenić cały zespół, no a tak, Manchester tak. City był bezkonkurencyjny, no to siłą rzeczy PEP. Zresztą wydaje mi się, że to jest stała tendencja, że nagrodę dla zawodnika, czy dla trenera sezonu wygrywają ci menadżerowie, których zespoły też... prowadzą mhm. po prostu w tabeli. No właśnie, to jest też ciekawe. Co musiałby zrobić taki zespół? To chyba Benjamin, to musiałby, nie wiem, zająć drugie miejsce po prostu, żeby być jakąś, jakąś tak konkurencyjny. Co sądzisz, w ogóle o tym, o tej takiej, bo jednak wygrali, wygrali zawodnik i trener, dostali taką nominację z Mistrza kraju? Uważasz, że jednak piłkarze, jak i trenerzy, mają jakieś szanse, ci, którzy nie, nie, nie są mistrzami, żeby, żeby zostać na przykład zawodnikiem sezonu, czy, czy trenerem sezonu? W wypadku zawodników wydaje mi się, że jest to łatwiejsze. Chociaż jeszcze tutaj warto dodać, że Phil Foden został też najmłodszym zawodnikiem, czyli tak. najlepszym tym młodym zawodnikiem sezonu. Cały czas mylę nazwę tej nagrody. To, to ją właśnie zgarnął Foden, jest to jest kolejny piłkarz z Manchesteru City. Natomiast wydaje mi się, że generalnie zawodnicy nominowani do tej nagrody normalnego, w cudzysłowie, najlepszego zawodnika sezonu mają łatwiej niż trenerzy. Zresztą tak było w tym sezonie mistrzowskim Liverpoolu, kiedy wygrywał bodaj Kevin De Bruyne. A w sezonie mistrzowskim Manchester City z kolei wygrywał Mosalach, z tego co pamiętam, tak to się ułożyło po prostu, że te nagrody były w ten sposób rozdzielone, żeby jakby docenić to, że oni ostatecznie mhm. nie wygrali mistrzostwa, no ale ich wkład w pracę zespołu był na tyle duży, że po prostu, znaczy w całej ligi, po prostu no w, w poziom całej ligi był na tyle duży że trzeba ich indywidualnie wyróżnić i to mi się wydaje jak najbardziej w porządku. I też w wielu wypadkach bywa fair, bo właśnie znowu, gdybyśmy przyjmowali, że najlepszy piłkarz sezonu musi pochodzić z mistrza kraju, to byłoby totalnie bez sensu. No i tak, myślę, że tym miłym i optymistycznym akcentem możemy przekazać Marcelo Bielsi nasze pozdrowienia i żeby dokonał w następnym sezonie czegoś, co sprawiłoby, że, że to on byłby menadżerem sezonu, choć już miałby trudniej, bo nie będzie prowadził Beniaminka już w następnym sezonie, a Polic myślę, że spodziewamy się w następnym sezonie już dużo więcej niż na przykład w tym sezonie, bo wtedy jeszcze... Tacy, tacy zwykli zjadacze Premier League, nie Krzysiek Bielecki, który doskonale wiedział, jak wygląda Leeds, zresztą ty też doskonale y, wiedziałeś, to, to ja się na przykład nie, nie wiedziałem, czego się spodziewać po Leeds, no i, i wali na mnie naprawdę duże zaskoczenie, bardzo fajna ekipa, bardzo fajna drużyna. Cóż, wypada oglądać Championship w takim razie, muszę, muszę odrabiać lekcje częściej. Yy, to był nasz pierwszy debiutancki odcinek, który mam nadzieję będziemy wspominać kiedyś, z uśmiechem na twarzy. Ej, patrz Janek, kiedyś. Mam nadzieję, że to bez było. zażenowania. <laughs> może, być, e, e, może być różnie. E, dajcie znać, co sądzicie o takich formatach. E, wiadomo, planujemy przerwę na kawę oczywiście nagrywać e, w takiej formie e, od następnego sezonu. Oczywiście z krzyśkiem jeszcze, także, także spokojnie. Mamy przygotowaną nakładkę, gdzie jest jeszcze tutaj Krzysiek, nie tylko ja i Janek. E, ale też takie krótsze formaty, krótsze materiały od nas e, mogą się pojawiać, jeżeli tylko chcecie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, dajcie feedback. A my będziemy się żegnać. Ze mną dziś był Jan Piekutowski. Tak, ja byłem i też chcę zaznaczyć, że mrugałem bardzo dużo. Przepraszam bardzo, jeżeli ktoś <grym> na to zwrócił uwagę, ale to przez te lampy, które mamy kupione i mój wzrok jest totalnie Ach. wrażliwy i nieprzyzwyczajony do nich. Także przepraszam. I pozdrawiam wszystkich serdecznie. <grym> tak, te lampy też y Trzeba się będzie przyzwyczaić do nich, także częściej musimy, częściej musimy nagrywać. Żegnam się z Wami również ja, żegnam się z Wami moja Paprotka i słyszymy się i widzimy oczywiście na kanale. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia.